Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród u Lili. Dzisiaj kochani, zrobiłam to, do czego ciągle Was namawiam. Wyszłam na zewnątrz, do mojego ukochanego lasu, niedaleko mojego domu. I żeby tu nie przedłużać, w tym filmiku pokażę Wam, jak się uziemiać w nieprawdopodobny sposób. Jest to cudowny sposób, kiedy łączymy się z Matką Ziemią, kiedy ona zabiera od nas wszystko, co przestało już służyć i napełnia nas przepiękną, szmaragdowo-zieloną energią. Energią spokoju, równowagi. Postaram się, ten proces był dla Was jak najbardziej zrozumiały, wyraźny. Będziecie sobie mogli go odtwarzać za każdym razem, kiedy zobaczycie gdzieś mech. Dobrze, kochani, to teraz rozpocznijmy proces uziemienia. Znacie moje dłonie. Położę tak, żebyście widzieli. Matko Ziemio. Moja ukochana Matko Ziemio Gajo. Dziękuję, że jesteś. Jestem tak wdzięczna Tobie i tym energiom, które wskazały mi ten sposób na połączenie z Tobą. Na uziemienie. Jestem głęboko wdzięczna, że światło podało mi ten sposób, bym mogła przesłać go dalej, by równoważyć swoje energie, by móc oczyszczać się za każdym razem, kiedy się jest w lesie głęboko, dotykając Ciebie, Mamo, i mchu, tego świętego mchu, po to, by głęboko wejść w proces transformacji, niskich wibracji, wysokie na nowo. Niskich wibracji w zrównoważenie lub też zbyt wysokich wibracji w energię równowagi, harmonii, tak by jedną nogą stać w duchowości, wysoko dłońmi i głową w niebie, ale równo stać nogami na ziemi, co jest bardzo potrzebne i konieczne, by tu w Matrixie, na ziemi, na naszej kochanej Matce Ziemi Gai, by móc tutaj doświadczać tego, czego nasza dusza, moja dusza zapragnęła doświadczyć i każda Twoja dusza. Po głębokich trzech wdechach i wydechach już jest łatwiej, już jest spokojniej, już bardzo energia została zrównoważona. Jeśli ktoś z Was jest na tyle odważny i ma na tyle mchu wokół siebie, możecie też zdjąć buty na chwilkę i też stopami się uziemić. Natomiast proponuję, żeby zaczynać od dłoni. I teraz, Matko Ziemio Gajo, dziękuję, jestem Ci głęboko wdzięczna za tą możliwość, za to błogosławieństwo, które tu i teraz się zadziewa. Przez moją lewą rękę wpływa teraz piękna energia Matki Ziemi. Szmaragdowo-zielona, świetlista, cudowna, kochająca energia Matki Ziemi wpływa lewą ręką. Zalewa całe moje ciało. Wyobrażam sobie, jak ta zieleń szmaragdowa piękna dochodzi, świetlista, do najdalszych komórek mojego ciała, aż po czubek głowy, aż po ostatnie komórki moich stóp, moich palców stóp. Wypełnia całe moje ciało fizyczne. I jednocześnie napełniając mnie tą piękną energią zieloną, szmaragdową, złocistą energią Matki Ziemi, pełną miłości, światła, utulenia,
czuję to, całą sobą czuję. Matko Ziemia, jesteś błogosławiona, bądź błogosławiona. Jestem Ci głęboko wdzięczna. Wraz jak ta energia wpływa do mojego ciała przez prawą rękę, pozwalam, by energia, która już przestała mi służyć, energia, w której brak jest równowagi, energia negatywna, niskowibracyjna, cienie, zbyt dużo ognia, nadmiar jakiejkolwiek energii, wypływa przez prawą rękę, poprzez mech, przepływa do Ciebie, Matko Ziemio. Bardzo proszę, przyjmij tę energię, moja kochana, i transformuj, proszę, w takie energie, jakie obecnie są potrzebne, by przywracać równowagę i harmonię na świecie, na Matce Ziemi, na naszej planecie, w naszym uniwersum, w naszej rzeczywistości i w każdej innej, gdzie jest to potrzebne. Oddaję cały nadmiar mego ognia, cały nadmiar energii, która przeszkadza, utrudnia, także we mnie, w moim organizmie, w moim ciele fizycznym, energetycznym, we wszystkich moich ciałach subtelnych. Wszystko powraca teraz do równowagi. Pięknej równowagi, pięknego balansu, harmonii. Kiedy czuję, że ta energia zielona, piękna, szmaragdowa dopływa już do ostatniej komórki mojej prawej dłoni, kiedy zaczynam czuć bicie serca Matki Ziemi, dosłownie to czuć, słuchajcie, musicie to poczuć. Czuję, że proces został ukończony. Dziękuję, jestem głęboko wdzięczna. Matko Ziemio, bądź błogosławiona. Gajo, bądź błogosławiona. Kocham Cię z całego serduszka. Podziwiam Ciebie. Wzmacniam Ciebie. Tulę. Utulam, ukochuję. Dziękuję. Z wdzięcznością, z głębi serca i duszy dziękuję. Dziękuję. I słuchajcie, kiedy jest ten wydech, to takie westchnięcie, zawsze dla mnie jest to dowód, że proces się ukończył, że nastąpiła wymiana. Nieziemsko się teraz czuję, powiem Wam, ja jeszcze zawsze otrzęsam troszkę. Mogę jeszcze na chwilkę, żebyście... Można jeszcze poprzesyłać Matce Ziemi miłość. Przesyłam Ci miłość, światło, energię uzdrowienia wprost. Z centrum naszej galaktyki przesyłam Tobie, Matko Ziemio, tyle energii, miłości, światła i uzdrowienia, ile jest potrzebne, aby uzdrowić Ciebie w każdym obszarze, w którym ten obszar wymaga tego uzdrowienia. W każdym tu i teraz bezpiecznie dla Ciebie, kochana Mamo Gajo, i dla wszystkich, dla całej natury, i dla wszystkich żyjących istot ze światła. Niech tak jest, kochani, niech tak jest. Dziękuję, że tak już tu i teraz się dzieje. Niech dobre duszki tego lasu i natury doglądają tego procesu, aby był w pełni bezpieczny dla każdej istoty żyjącej ze światła i każdej istoty żyjącej w równowadze. Kocham Was bardzo mocno, duszki lasu. Przesyłam Wam błogosławieństwa i też energię uzdrowienia, światła i miłości we wszystkie obszary, jakie u Was wymagają uzdrowienia, uleczenia, napełnienia piękną energią. Bądźcie błogosławione, duszki lasu. Bądźcie błogosławione. I proces jest ukończony, kochani. Można go powtarzać nawet codziennie. Jest to świetny sposób, kochani, na uziemienie. Genialny. Chyba póki co lepszego nie mam. Oczywiście są jeszcze inne sposoby na to, by napełniać się energią kosmiczną, ale to innym razem Wam nagram. Powiem Wam, czuję się teraz genialnie, czuję się wspaniale. Czuję się...
jakby kamień z serca mi spadł. Dlatego, że w kosmogramie mam mnóstwo ognia, słuchajcie, jak wiecie, ci, którzy wiedzą. Dlatego ja muszę, bardzo ważne dla wszystkich, którzy mają dużo ognia w sobie, ważne, żeby się w ten sposób, słuchajcie, uziemiać. Tyle, kochani, na dzisiaj. Chciałam Wam przesłać taką krótką medytację. Będzie tego więcej. Także ściskam mocno, całuję z mojego ukochanego lasu. Wszystkiego dobrego dla każdego Ciebie. Pozdrawiam.